Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo, tak jak już wcześniej mówiłem, powodem zwołania akurat tej sesji w tym trybie takim specjalnym jest właśnie uchwały związane z kwestią stawek za wywóz i zagospodarowanie odpadów. Istotne jest tutaj to, że jeżeli takie zmiany, a jesteśmy do nich zobowiązani ze względu na zmiany ustawowe, one muszą się zrealizować do 15 grudnia, dlatego że to gwarantuje, jak zapewniła nas redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego, opublikowanie takiej uchwały, co umożliwi od 1 stycznia stosowanie jej zgodnie z tym, czego wymaga od nas ustawa. I pierwsza uchwała, o której mówimy, to jest uchwała dotycząca tak zwanych nieruchomości niezamieszkałych. Ojejku, czy służby informatyczne mogłyby mi pozwolić na udostępnienie pulpitu? Już to robię, panie prezydencie. Tak jest, czekam. Już powinno być, panie prezydencie. Jest, dziękuję bardzo. Pozwoliłem sobie przygotować prezentację, która zobrazuje problem, przed którym stoimy. Jak już mówiłem, kwestia dotyczy gospodarowania odpadami. Opierając się na danych historycznych, czyli to, czym w pełni dysponujemy za rok 2019, kwoty bilansowe gospodarki odpadami to jest w całości 9 milionów 32 tysiące i jeżeli chodzi o wpływy, czyli wpłaty, mamy tak, od mieszkańców wpłatę w wysokości prawie 7,5 miliona i to jest to, co mieszkaniec płaci w stawce wtedy obowiązującej. Na kwotę 315 tysięcy są wpłaty od nieruchomości, które znajdują się we wspólnotach lub w ramach spółdzielni mieszkaniowej. Nieruchomości, to taki prosty przykład, u góry mieszkają, na pierwszym, drugim piętrze mieszkają osoby fizyczne, natomiast na dole jest prowadzona działalność i właśnie od takich działalności to są te wszystkie wpływy, czyli można powiedzieć cała ulica Długa, ulica Opawska, w jakiejś części ulica Mickiewicza, ulica Nowa, po prostu typowe takie pasaże handlowe, tak? To są te wpływy. I nieruchomości niezamieszkałe, czyli sytuacja, gdy czy to przedsiębiorca, czy też jakaś instytucja posiada samodzielną działkę, samodzielną nieruchomość i wtedy z tego wnosi opłaty. Jeżeli chodzi o wydatki, to te 9 milionów w 2019 roku rozdysponowane było na odbiór, czyli transport. W owym czasie kosztował on 2,5 miliona. Zagospodarowanie, czyli to, co płaciliśmy do firmy, głównie do firmy Empol, która prowadzi RIPOK. I koszty pozostałe, czyli koszty funkcjonowania tego systemu, między innymi osoby, które w ramach Urzędu Miasta obsługują funkcjonowanie tego systemu. Teraz przedmiotem uchwały jest to, aby nieruchomości niezamieszkałe, czyli tą część, tak jak tutaj mamy, wyłączyć z tego systemu. W związku z tym należało się pochylić nad tym, jak to rzeczywiście jest z kosztami, które
są z kosztami i wpływami, które dotyczą tylko tych kwestii związanych właśnie z nieruchomościami niezamieszkałymi, czyli w większości są to firmy lub instytucje. I patrząc na rok 2019, dotyczy to 787 adresów i z tych 787 adresów w Urzędzie Miasta złożono tyle stosownych deklaracji. I według tych deklaracji zadeklarowano, że w ciągu roku do odbioru będzie 2870 kubów o pojemności 110 litrów, 37 kubów o pojemności 240, 9,5 tysiąca kubów o pojemności 1100 litrów i pojemników takich dużych kontenerów o pojemności 7000 litrów zadeklarowano 515. I poprosiliśmy firmę Empol o sprawozdanie z wywozu. I z tego sprawozdania otrzymujemy takie liczby. 3400 pojemników 110 litrów, 2396 pojemników 240-litrowych, 27210 sztuk pojemników 1100 litrów i 16 sztuk pojemników, tych kontenerów o pojemności 7000 litrów. Taka drobna uwaga, w tym zestawieniu ujęto też worki 80-litrowe, bo takie deklaracje były, ale to jest dosłownie kilkanaście sztuk. One zostały ujęte podobnie jak kubeł 110 litrów. Tak wygląda porównanie ilości. Widzimy przy 110 jest to podobnie, przy 240 jest bardzo wysokie przeszacowanie, niedoszacowanie. W wypadku pojemników 1100 praktycznie 1/3 to są deklaracje, a tu jest rzeczywisty odbiór. Jeżeli chodzi o pojemniki 7000 litrów, jest duża ilość deklaracji, natomiast rzeczywisty odbiór jest mniejszy, z tym, że prawdopodobnie część została ujęta jako pojemniki 1100. Idąc dalej, jak się to ma, jeżeli chodzi o zastosowanie już przeliczenia, jakie pieniądze z tego gmina otrzymuje w ramach tego systemu odbioru i zagospodarowania odpadów. Za pojemniki to, co wynika z deklaracji, pomnożone przez aktualną stawkę z roku 2019. Wpływy z deklaracji dla pojemników 110 61 tysięcy, dla 240 1480, dla 1100 wpływy z deklaracji to jest to, co te osoby zapłaciły, 884 tysiące i przy tych bardzo dużych pojemnikach płacili 294 tysiące. Natomiast jeżeli weźmiemy i przeliczymy sprawozdanie z Empolu i przemnożymy to przez wtedy obowiązujące stawki, to okazuje się, że usługa taka wywiezienia tych odpowiedniej ilości pojemników 110 litrów, to w owym czasie w tamtej stawce byłoby 73 tysiące, czyli powyżej tego, co było w deklaracjach. 296 tysięcy, czyli bardzo powyżej i w wypadku pojemników 1100 litrów można powiedzieć, że trzykrotnie więcej niż to, co wynika z deklaracji i w wypadku kontenerów 7000 litrów rzeczywiście wywieziono bardzo mało, aczkolwiek nie rekompensuje to powiedzmy tej największej kwoty, która stanowi największy udział. W związku z tym, jeżeli te kwoty zsumujemy, to w roku 2019 sytuacja wyglądała tak, że zgodnie z deklaracjami do Urzędu Miasta wpłynęło 1 242 000, a koszt wywozu, czy wartość tej usługi, to było 2 689 000.
czyli jak tutaj sobie spojrzymy, wartość według deklaracji, wartość według sprawozdania z odbioru Empolu, czyli deficyt w 2019 roku wyniósł 1 447 000. Szanowni Państwo, teraz stoimy przed obowiązkiem zmiany stawki na odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych. Taki obowiązek nakłada na nas ustawa. I teraz stawka, która obowiązywała w roku 2019 na mały kubeł 110 litrów, zostanie zmieniona z 21 zł na 5,80. Kubeł 240 z 40 na 12,60. Dla kubeł 1100 litrów z 93 na 58. Na duży kontener 7000 z 572 na 370. Proszę pamiętać, że stawki, które obowiązywały w roku 2019, i tak nie były stawkami rynkowymi, tylko były poniżej stawek rynkowych. I teraz, co się dzieje, gdy tego typu stawki wprowadzimy? Porównując to prognozę wpłat na rok przyszły, przyjmując jako bazę rok 2019, otrzymamy zmniejszenie we wszystkich rodzajach pojemników, tutaj do 16 tysięcy, do 400 zł, do 553 tysięcy z 800 tysięcy i do 190 przy 294 w roku 2019. Czyli globalna kwota, którą przedtem uzyskaliśmy, 1 240 000, będzie wynosiła 761 000. W związku z tym, jeżeli przyjmiemy, że wartość usługi jest taka sama jak w roku 2019, czyli prognoza na rok 2021 i wpłaty za rok 2021, to deficyt będzie 1 928 000, prawie 2 miliony deficytu, jeżeli zachowamy taką sytuację, na którą wymusza nas ustawa i pozostawimy nieruchomości niezamieszkałe w naszym systemie. Aktualnie opłata za wywóz odpadów w tym roku to jest 21 zł, jeżeli chodzi o mieszkańca Raciborza. Bo ktoś ten opłata za wywóz odpadów w roku 2021, czyli na przyszły rok, jeżeli wyłączymy nieruchomości niezamieszkałe z systemu, będziemy mogli ją utrzymać na tym samym poziomie, co dotychczas, czyli na poziomie 21 zł. Jeżeli chodzi o opłatę za wywóz odpadów w roku 2021 z uwzględnieniem nieruchomości niezamieszkałych, czyli pozostawimy je w ramach naszego systemu, wtedy, aby system się zbilansował, będzie trzeba pokryć ten deficyt i stawka dla mieszkańca musiałaby wzrosnąć do 23 zł i 25 groszy. Dla porównania, nie tak dawno opłata za wywóz odpadów w roku 2021 w Rybniku po wyłączeniu nieruchomości niezamieszkałych z systemu mimo wszystko wzrosła i wynosi na dzisiaj 24 zł. Natomiast w Wodzisławiu Śląskim, gdzie nieruchomości niezamieszkałe pozostały w systemie, opłata wynosi 26 zł. Mamy szansę, wyłączając nieruchomości niezamieszkałe z systemu, utrzymać stawkę dla mieszkańca, która wynosi 21 zł. Proszę spojrzeć, jak to wygląda, jeżeli chodzi o sąsiednie samorządy. Jaki jest trend, jeżeli chodzi o nieruchomości niezamieszkałe? Nieruchomości niezamieszkałe, które pozostały w systemie opłat, jest to w Wodzisławiu Śląskim, w Nędzy i w Rudniku. Natomiast pozostałe samorządy wyłączyły nieruchomości niezamieszkałe ze swoich systemów. Rybnik, Kędzierzyn-Koźle,
Gnieźnia Raciborska, Pietrowice Wielkie, Koszyk. Państwo, zapowiadam, że wprowadzę stały system kontroli zawierania umów wywozu odpadów przez nieruchomości niezamieszkałe i raport z tej kontroli będzie przedstawiany radnym minimum 2 razy w roku. Konieczność tej kontroli jest nieunikniona po to, aby już niezależnie od tego, czy te nieruchomości pozostaną w naszym systemie, czy będą wyłączone, ta kontrola jest konieczna, dlatego że też dotychczas praktycznie nie była prowadzona ze względu na takie, a nie inne zorganizowanie tego systemu. Szanowni Państwo, na zakończenie podam przykład taki. Otóż jest jeden z prowadzących działalność, nie będziemy wymieniać nazwy, zgodnie z tym, jak zobowiązuje go prawo, złożył deklarację do Urzędu Miasta, wskazując w niej wyliczenie, bo tak u nas aktualnie jest, że wyliczenie ilości deklarowanych pojemników de facto jest wyliczane od ilości zatrudnionych i powierzchni, na której jest prowadzona działalność. Czyli nie do końca ma cokolwiek wspólnego z tym, co jest wywożone. I proszę sobie wyobrazić, ja te dane mam tutaj zebrane i ten przykład jest wzięty. Tak jak na początku funkcjonowania tego systemu to ustalono, podał 60 kubów 1100 na rok. Odbieramy od niej 300. I to nie ma w tym żadnej nieuczciwości tego przedsiębiorcy. Przedsiębiorca zrobił to ze wszystkimi zasadami, jakie zostały wprowadzone w momencie, jak tworzono ten system. Jeżeli teraz za te 300 kubów, powiedzmy, ten przedsiębiorca płaci to, co w deklaracji, czyli 5400, to teraz ten przedsiębiorca zapłaci za to 3000, powiedzmy, a ilość odpadów pozostanie ta sama. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że uznacie Państwo siłę argumentów związaną z prostą matematyką. Dziękuję. Dziękuję. No, ładnie Pan Prezydent to zaprezentował. Mam tylko takie pytanie do Prezydenta, do Przewodniczącego, bo rozumiem, że przygotowanie takiej prezentacji jest to pewien wysiłek, duże są koszty tego. Rozumiem, że to jest głównie służy dla Urzędu Władzy Wykonawczej. Natomiast chciałem zapytać, czemu nie dostajemy takiej prezentacji wcześniej, po to, abyśmy mogli sami się z tym zapoznać, skonsultować to z tymi, z którymi uważamy należałoby, albo w ramach klubu, bo tutaj i to jest kwestia czasu, bo są przeznaczane liczby, których i tak się nie zapamięta. Niektóre aż do tam szczegółów. Po prostu no, szybciej byłoby, gdybyśmy to znali wcześniej, to jest raz. I kontroli. Chciałem zapytać, którą kontrolę tego stałego systemu kontroli zawierania umów miałby wykonywać, jakie są tego koszty? Czy to będą pracownicy aktualnie zatrudnieni, czy to będzie zlecone jakiejś jednostce zewnętrznej? Jakie to będą koszty? Bo rozumiem, że one będą dosyć wysokie, ale powinny się zwrócić, bo ta kontrola powinna nam dać efekt taki, że no, warto było zatrudnić tych kontrolerów. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Panie Prezydencie. Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo,
Tutaj sytuacja jest jasna. Organem kontrolnym, podobnie na przykład jak przy kontroli paliw spalanych w piecach przez mieszkańców, jest formalnie prezydent miasta i prezydent miasta może stosowne służby do tego upoważnić, więc mogą takie kontrole przeprowadzać i będą mogli przeprowadzać i strażnicy miejscy, i urzędnicy Urzędu Miasta. Aby taką kontrolę, jeżeli chodzi o te 780 podmiotów, przeprowadzić i zrobić ją rzetelnie, dwa razy w roku w każdym podmiocie, należy, jeżeli będą wyłączone te nieruchomości, to część pracy związana z tym zostanie zdjęta, więc być może, że uda się to zrobić powiększeniem o pół etatu lub maksymalnie o cały etat, czyli należy się liczyć z kosztami na poziomie 70 tysięcy na rok. W momencie, gdy teraz koszty pozostałe związane z funkcjonowaniem całego systemu, to jest około 500 tysięcy. A pierwsze pytanie co do prezentacji? Co do prezentacji, no niestety była kończona jeszcze dzisiaj, w związku z tym nie było możliwości, żeby przesłać. Ale to pytanie proszę traktować szerzej, że dotyczy to wszystkich prezentacji, które właśnie są nam pokazywane tak ad hoc na samym końcu, a można by je przekazywać no, przynajmniej z wyprzedzeniem 2 dni. Abyśmy mogli się z tym zapoznać i dokładnie przemyśleć. Tak jest, rozumiem i będę się starał, aby tego typu, czy to prezentacje, czy też jakiekolwiek dane przedstawiać, aczkolwiek dane zawarte w tej prezentacji, z wyjątkiem tych danych dotyczących firmy Empol, wszystkie pozostałe są ogólnodostępne w wykonaniu budżetu. Chodzi o to, że usprawni naszą pracę. Dziękuję. Jasne. Dziękuję. Proszę, Anna Szukalska. Ja na razie tylko krótko się odniosę, bo tutaj stanowisko takie szersze przedstawi z naszego klubu radny Marian Czernar. Tutaj również przychylamy się do tej prośby Piotra Klimy, żeby tak ważne sprawy były jednak wcześniej dyskutowane. Naprawdę zachęcamy do tego dialogu, do rozmowy wcześniej, nie zaskakiwanie nas, nie rozmawianie z nami poprzez billboardy i plakaty, tylko poważne potraktowanie nas naprawdę. No jestem pełna podziwu, ponieważ dzisiaj miał Pan wyjątkowo zajęty czas do konferencji w sprawie boiska. Teraz mamy sesję, prezentacja była robiona dzisiaj, a Pan perfekcyjnie opanował. No my nie zdążyliśmy. Panie Prezydencie, proponuje Pan wprowadzenie stałego systemu kontroli. No nic odkrywczego. Pana dziesiątce polowego Pan deklarował podjęcie działań na rzecz obniżenia kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych. To co Pan robił przez te 2 lata? No bo deklaracja wprowadzenia stałego systemu kontroli naprawdę niczym odkrywczym nie jest i śmiało można było pracować nad tym przez 2 lata i teraz zaproponować coś konkretnego. Dziękuję. Proszę Panie Prezydencie. Nie za bardzo wiem, jak się mam odnieść do tego, czy miałem dzień zajęty, czy nie. No, normalny dzień pracy, tak jak prezydent powinien pracować i nie szczędzić sił na rzecz mieszkańców. A jeśli chodzi o system kontroli, niewątpliwie wymagało to przyjrzenia się temu, jak to dotychczas działa. Według zapewnień wielu osób doskonale działający system. Po zweryfikowaniu tego, jak to wygląda, no, okazuje się, że stawki i sposoby ustalania deklaracji no, nie do końca odpowiadają rzeczywistości. W związku z tym tak jak powiedziałem, system kontroli musi zostać wprowadzony.
Dziękuję, ale radna Anna Szukalska w ramach ad vocem. Proszę bardzo. Tak, tylko króciutko, bo tutaj pan prezydent mówi, jak ciężko pracuje na rzecz mieszkańców intensywnie. No my jako radni też chcemy pracować, więc odnosząc się do tego spotkania w sprawie stadionu, to ja też już wcześniej pisałam, żeby jednak, jeżeli to ma być spotkanie dla radnych, to wyjść naprzeciw i organizować takie spotkanie jednak w godzinach popołudniowych, bo no, chyba mniejsza część jest emerytami albo niepracującymi, więc no, z dobrym to nie byłoby jednak naprawdę ten dialog z radnymi prowadzić, panie prezydencie. Niekoniecznie plakatowy billboardowy. Dziękuję. Dziękuję. Proszę, Marian Czernow. Dziękuję bardzo. Odnosząc się do przedstawionej prezentacji, trudno nie przychylić się do opinii radnego Piotra Klimy. Prezentacja bardzo ładna, z nowym logiem, to mogę podkreślić, ale kto z radnych był w stanie zapamiętać tak naprawdę te wszystkie dane, cyfry, słupki, słupeczki, jak to wyglądało z tej prezentacji i co komu zostało? Wątpię. Podzielam tutaj zdanie pana Piotra w tym zakresie. No, sesja nadzwyczajna, więc być może też i nadzwyczajne tryby przygotowania informacji jako uzasadnienie. Ja uważam, że tego typu uzasadnienie w ogóle powinno być załączone do uchwały, bo wtedy dopiero możemy w sposób jednolity dyskutować wszyscy radni na sesji nad danym materiałem, a tak to dyskutujemy tylko nad ogólnymi frazesami, które są w uzasadnieniu wypisane. Chciałem podkreślić jedną rzecz, że tak naprawdę nie mamy takiego obowiązku, by wyrzucać z systemu strefy niezamieszkałe. Nie ma takiego obowiązku. Nikt na nas takiego obowiązku nie nakłada formalnie. Możemy nadal utrzymywać ten system taki, jaki mamy w tej chwili. Tym bardziej, że uchwała ta podyktowana jest zmianami, które weszły w ubiegłym roku. One są jakby nadal utrzymane prawnie, że ta opłata dla części niezamieszkałych ma być naliczana od najniższej krajowej. Ona wynosi na przyszły rok akurat nie 58 zł. To jest wszystko prawda i tak to wygląda. Ja jednak poświęciłem chwilę czasu i spróbowałem skontaktować się z Ministerstwem Klimatu i Środowiska w tym zakresie i mam przekazaną taką informację, którą mogę jakby oficjalnie też przekazać dalej, że jeszcze w tym roku, do końca grudnia, zostanie przedstawiony projekt nowelizacji tej ustawy właśnie w tym zakresie naliczania opłaty, bo o tą opłatę upominamy się nie tylko my jako gmina, tylko i Stowarzyszenie Gmin i Powiatów i wiele innych instytucji, bo tu jest, tak jak podkreślałem to we wcześniejszych naszych spotkaniach, jest to dyskryminowanie urzędu w tym zakresie. Więc uważam, że jeżeli mogliśmy sesję nadzwyczajną teraz zwołać w grudniu, tak samo będziemy mogli ją zwołać w miesiącu na przykład styczniu i wtedy, gdy zostanie ogłoszony ten projekt uchwały, będziemy mogli stwierdzić, jakie tam są zapisy, bo jeżeli tam będzie ta górna granica znacznie wyższa i nam budżet w zakresie realizacji gospodarki odpadami w gminie będzie się spinał, to po co wyrzucać z systemu części niezamieszkałe? Obawiam się tego, o czym już wielokrotnie też mówiłem. Obawiam się patologii w tym zakresie, obawiam się tego, że będzie podrzucanie odpadów, będziemy sprzątać te odpady bardziej, jeszcze bardziej z różnych terenów, gdzie one będą podrzucane, a za to wszystko i tak będziemy płacili my jako mieszkańcy z budżetu, czy to śmieciowego, czy to jak braknie środków budżetowym, w budżecie odpadowym, to z budżetu gminy. De facto, jeżeli nam zabraknie środków na ten pierwszy okres, bo prawdopodobnie sytuacja będzie wyglądać tak, że ta uchwała, jeżeli ona wejdzie w życie gdzieś na przełomie marca bądź kwietnia, bo takie są zapewnienia ministerstwa. Ustawa wejdzie w życie na przełomie marca i kwietnia, no to będziemy mieli, powiedzmy, pierwszy kwartał straty w tym zakresie.
Jeżeli ta strata będzie pokryta ze środków budżetowych, to i tak za nią zapłacą mieszkańcy i przedsiębiorcy. A jeżeli wyłączymy przedsiębiorców, to zapłacą za wszelkie anomalia w systemie gospodarki odpadami tylko i wyłącznie mieszkańcy. Bo będzie to z systemu gospodarki, a my tylko będziemy mieszkańcom podnosić opłatę z tego tytułu. Dlatego ja myślę, że jest jeszcze czas na podjęcie tej uchwały, a z materiałem na pewno będę się chciał, tak jak i pozostali radni, zapoznam się bardziej szczegółowo i będę się mógł do niego odnieść, bo ta strata według dla mnie w tej takiej szybkiej analizie w tej chwili, bo to jest tylko, gdyby ona miała być tylko na kwartał, różnica w cenie jest stara, nowa cena według starej stanowi 62%. To wynika z tych materiałów, które zostały przed chwilą zaprezentowane. Ja chciałem zapytać o jedną rzecz, ale no nie mam już tej prezentacji, więc trudno mi się tak szybciutko do niej odnieść. Było wykazane, że wpłacają wpływy ze strefy niezamieszkałej są gdzieś na poziomie 1 200 000, tak, a koszty transportu ponosimy na poziomie gdzieś około 3 milionów. Ja się pytam, dlaczego to nie jest weryfikowane przez nas? Dlaczego nie próbujemy tych środków odzyskać ze strefy, z tej części niezamieszkałej, żeby te środki w budżecie uzupełnić, jeżeli one faktycznie wynikają z tej ilości zadeklarowanej? Bo jeżeli ktoś zadeklarował, że będzie miał odbierane 2 kubły miesięcznie, to dlaczego mu odbieramy tych kubów 6? I dlaczego ten przedsiębiorca za te kubły nie ponosi opłaty? Mamy dość sporo jeszcze znaków zapytania. Temat wyłapania też i tych wszystkich martwych dusz, mówię o tym algorytmie, który powinniśmy wprowadzić u nas w mieście, żeby zmobilizować wszystkich tych, którzy albo uchylają się od wnoszenia opłaty za gospodarkę odpadami, albo w jakiś sposób obniżają sobie koszty, zakłócając ten cały system. Ja myślę, że ta rozmowa w tej chwili się jeszcze rozwinie, bo jeszcze będzie parę osób chętnych do dyskusji. W każdym razie uważam, że na ten moment powinniśmy sobie jeszcze tą uchwałę odłożyć w procedowaniu. Dziękuję. Dziękuję. Proszę, panie prezydencie. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo. Rzeczywiście, starczy zerknąć na Biuletyn Informacji Publicznej Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i mamy, że pojawia się projekt, tytuł projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Z tym, że problem polega na tym, że w bardzo długim zestawieniu, które tu jest, nigdzie nie wspomina się o zmianie stawki dla nieruchomości niezamieszkałych. A wydaje mi się, że już w sierpniu, czy nawet wcześniej, szanowny pan Marian Czerner mówił o tym, że jest to już procedowane i lada chwila będziemy mieli taką ustawę, dzięki której poczekajmy chwilę i będziemy mogli wtedy prawidłowo zmienić. Od sierpnia minęło praktycznie 5 miesięcy i ciągle ustawy nie ma. Jeżeli zgodzimy się na to, żeby pozostawić to tak jak jest i tak jak szanowny pan radny Marian Czerner wskazał, stosowna ustawa będzie uchwalona na przełomie marca, kwietnia, potem my będziemy mieli swoją sesję, opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 14 dni od publikacji i jak dobrze pójdzie, z początkiem maja lub z początkiem czerwca pojawi się już nowy cennik u nas, przy założeniu oczywiście, że ta stawka, która pojawi się w tej ustawie, o której nie ma nic w oficjalnych dokumentach Rady Ministrów, że ona będzie po naszej myśli, czyli że będzie stosunkowo wysoka, bo proszę zwrócić uwagę, że
ubiegłym roku, jak była wprowadzona stawka 58, to stawka rynkowa była powyżej 100 zł. Czyli ustawodawca wtedy, być może, że teraz będzie miał inną intencję, ale wtedy wprowadził stawkę, która praktycznie była połową stawki rynkowej, a teraz tak naprawdę jest 1/3 stawki rynkowej. Stąd najbardziej uczciwym rozwiązaniem byłoby wyłączenie tych nieruchomości i wtedy ten, kto wytwarza odpady, samodzielnie za nie płaci i nie są przerzucane koszty z jednej grupy na drugą, a dla mieszkańców można by na przyszły rok utrzymać stawkę na poziomie 21 zł, która byłaby w okolicy stawką praktycznie najniższą, bez specjalnego, jakby to powiedzieć, wielkiego zachodu. Natomiast odnosząc się do kwestii takiej, jeżeli chodzi o to, co jest w deklaracjach, a to, co jest oddawane przez podmioty, to sytuacja tutaj jest prosta. Deklaracje są sporządzane według, tak to zostało zaplanowane kilka lat temu, według odpowiedniego algorytmu, w który wchodzi powierzchnia, współczynnik napełnia zależnie od branży i ilość osób zatrudnionych w firmie. I nie ma to absolutnie nic wspólnego z tym, jaka jest rzeczywista wartość, znaczy ilość odpadów. Stąd jeżeli ktoś, prowadząc działalność na takiej, jaką ma powierzchni, jest absolutnie w zgodzie z prawem, że deklaruje, załóżmy, 60 kubów, a jest wywożone 315. I my mamy obowiązek odebrać te kuby, dlatego że jest taka nieruchomość w naszym systemie i my zgodziliśmy się na to, oczywiście głosami Rady, która była jeszcze w poprzedniej kadencji, że ten typ deklaracji był. I per saldo na dzisiaj, ale przez lata całe, bo to widać, że to nie dotyczy tylko dzisiejszego czasu, po prostu odbiór z nieruchomości niezamieszkałych kosztował mniej, przepraszam, wpływy z tego były mniejsze niż koszty wywozu tych odpadów. Dziękuję. Dziękuję. W ramach ad vocem Marian Czerny. Dziękuję bardzo. To znaczy odnośnie tych regulacji, że jeżeli się umówiliśmy, że mamy odebrać 4 kontenery, a odbieramy ich 8, 10 albo i 12 w miesiącu i że to nie jest weryfikowalne w żaden sposób i nie jest to rozliczane, to ja bym chciał mieć takiego usługodawcę, któremu zapłacę za wybudowanie parteru, a on mi wybuduje dom piętrowy i to jeszcze z piwnicami w tych samych pieniądzach. I tutaj dochodzimy do tego momentu, kiedy powinniśmy właśnie w jakiś sposób weryfikować te deklaracje, a jeżeli się umawiamy, że do kogoś przyjeżdżamy i odbieramy 2 kontenery, to nie odbierajmy tych kontenerów 4 czy 6 albo i więcej, bo no, jest tutaj ewidentnie coś w tym systemie nie tak. Jeżeli to było nie tak od samego początku, to dlaczego nic tym do tej pory nie zrobiliśmy? W jaki sposób chcemy weryfikować tych przedsiębiorców? Czy oni nie podrzucają do tego systemu nam na przykład odpadów pochodzących z ich działalności gospodarczej w tym momencie? Bo my się z nimi umawiamy tylko i wyłącznie na odbiór odpadów komunalnych, więc skąd u nich taka nadwyżka w odbiorze tych odpadów? To jest jakby jedna rzecz. Ja oczywiście mówiłem o tym, o tej deklaracji. Być może tutaj pan prezydent wyciąg z biuletynu i jest tam taki opis. Ja mam zapewnienie z ministerstwa, że ta sprawa związana z
ze sposobem naliczania opłaty dla części niezamieszkałych będzie wprowadzona. I ponieważ ta ustawa w ogóle została podzielona na dwie części, to nie wiem, czy pan ma obie części tam w tej informacji, czy tylko jedną część, bo jedna część, zmiany w ogóle w ustawie zostały podzielone właśnie na dwie części. I jeżeli my, tak jak mówiłem, mogliśmy się zebrać w tej chwili w trybie nadzwyczajnym, tak samo możemy się zebrać w trybie nadzwyczajnym w styczniu, jeżeli to, co usłyszymy od ustawodawcy, nie będzie dla nas satysfakcjonujące. Dziękuję. Dziękuję. Proszę, panie prezydencie. Odnosząc się do kwestii deklaracji, no tak to wygląda, że deklaracje są, nie wynikają na dzień dzisiejszy w naszym systemie, tak jak to zostało zaplanowane ileś lat temu, one nie mają nic wspólnego z tym, ile ktoś rzeczywiście wytwarza odpadów. I teraz pytanie jest takie, czy to rzeczywiście my mamy wszystko sprawdzać, czy ktoś wyrzuca takie czy inne odpady, czy po prostu rzeczywiście dać tym nieruchomościom niezamieszkałym wolną rękę i spokojnie znajdą takich, którzy odbiorą im to w cenie rynkowej, a nasi mieszkańcy nie będą musieli zasypywać dziury czy tego deficytu w systemie sieciowym na poziomie 2 milionów i nie będziemy musieli stawać przed problemem podwyższania stawki dla mieszkańca. Jeżeli chodzi o ten system opłat, który był wprowadzony, istotą jest to, rozumiem, że jakby nie każdy może do końca to jakby rozumieć, natomiast to jest de facto opłata za odbiór i zagospodarowanie. I to jest opłata niezależna od tego, czy ktoś wytwarza śmieci, czy nie. I jeżeli chodzi o mieszkańców, u nas rozstrzygnięcie jest takie, że każdy płaci równą stawkę. Po prostu z samego faktu, że jest mieszkańcem i nie ma znaczenia, czy rzeczywiście wytwarza dużo, czy mało śmieci. A jeżeli chodzi o firmy, to ta opłata została rozłożona według deklaracji, ale deklaracje nie odnosiły się do rzeczywistej ilości wytwarzanych odpadów, tylko do dosyć abstrakcyjnych wzorów opartych głównie na powierzchni i ilości osób zatrudnionych. Stąd dochodzi do takiej sytuacji, że na przykład ktoś zgodnie z prawem, tak jak już mówiłem, deklaruje 60 kubów, a musimy od niego odebrać 315. A w momencie, gdyby był wyłączony z naszego systemu, to wtedy sytuacja byłaby prosta, bo po prostu płaciłby temu odbiorcy w ramach indywidualnej umowy dokładnie za tyle, ile wyprodukuje. I takich śmieci, i nikt nie musiałby sprawdzać, czy to są komunalne, czy odpady poprodukcyjne, i byłoby to na jego głowie. Natomiast gmina miałaby prosty system sprawdzania, polegający na tym, że taki podmiot przedstawiałby umowę oraz faktury z danego roku za odbiór śmieci i wtedy, mając dodatkowo dane z lat poprzednich, ile było odbierane od danego podmiotu, widzielibyśmy, czy przypadkiem nie zachodzi sytuacja jakiejś patologii, jeżeli chodzi o niekorzystanie do końca z, powiedzmy, z właściwego sposobu odbioru. To jest to. I jeszcze odnosząc się do, jeszcze raz do tej kwestii tego projektu. To, co mam przed sobą, to jest z dzisiaj z godziny 11.
opublikowany BIP. Tak jak już powiedziałem, nie ma tam ani słowa o kwestii stawki. Jeszcze raz przypomnę, że podobne zapewnienia jak teraz już mieliśmy od szanownego pana radnego Mariana Czernera, o ile dobrze pamiętam, no, w okolicach sierpnia i do dzisiaj nie ma uchwały, o którą moglibyśmy się oprzeć. Mamy tylko słowo pana radnego, natomiast ja dysponuję wydrukiem z godziny 11, w którym nie ma ani słowa o stawce z nieruchomości niezamieszkałych. I jeszcze dodając to, i nie wiemy, czy ta stawka będzie powiedzmy taka, że będzie można uchwalić coś na poziomie rynkowym, a każdy miesiąc zwłoki, a tutaj jakby sam pan radny Czerner wskazał, że to jest przynajmniej kwartał albo 4 miesiące, w związku z tym mówimy o kwocie rzędu 700 tysięcy, proszę państwa. Nie wiem, czy ktoś mógłby zapytać, co to jest 700 tysięcy. No, 700 tysięcy to jest prawie 70 przejść dla pieszych doświetlonych. To prawie wszystkie przejścia w mieście byłyby doświetlone za takie kwoty. I my jakby lekką ręką takie kwoty jesteśmy w stanie oddać, tak? Dziękuję. Proszę w ramach ad vocem, ale prośba, żeby te ad vocem ograniczać, komasować. Proszę bardzo, Marian Czerny. Wiem, dlatego na wstępie chciałem powiedzieć, że widać, jak ważny i skomplikowany jest to problem, którego nie da się rozwiązać i przedyskutować w ciągu nawet kilku godzin. Powinniśmy zdecydowanie spotykać się tylko i wyłącznie, czy spotkać się nie raz, nie dwa, tylko w tym temacie, dostać pełne dane z urzędu do analizy, takie jak one są, a nie tylko przeczytać je chybcikiem na sesji nadzwyczajnej. Ja chciałem takie jedno szybkie pytanie zadać panu prezydentowi, zanim przejdę do jeszcze tutaj dwóch punktów, a może zadam to pytanie na końcu, bo chodzi mi o klucz wpływów do budżetu. Jaki jest mniej więcej podział wpływów z jednostek od osób fizycznych, a od osób prawnych? Jak to wygląda? To jest to pytanko. Chciałem powiedzieć, że te koszty nie będą ponosić tylko mieszkańcy właśnie. To jest nieprawda. Te koszty, jeżeli będą ponoszone z budżetu, będą ponoszone właśnie według tego klucza razem z przedsiębiorcami. I od tego, jak ten klucz wygląda, to w takiej proporcji te koszty będą pokrywane. Problem legislacji w ministerstwie mi też tłumaczono się tym, że pandemia niestety opóźniała bardzo mocno pracę nad wprowadzeniem wszelkich zmian. Chciałem tylko zapytać, czy ktoś z urzędników dzwonił do ministerstwa z takim zapytaniem i czy tego typu informacje próbował pozyskać, bo to, że ja dzwoniłem i jakby zrzuca się na mój kark cały problem gospodarki odpadami, to jest moja jakby rola jako radnego, ale wydaje mi się, że tutaj urząd w pierwszej kolejności powinien zasięgać informacji u źródła, jak to wygląda, jak to będzie wyglądało. I powtarzam to pytanie z początku, żeby jak wyglądają wpływy z budżetu w porównaniu osoby fizyczne, osoby prawne w układzie procentowym. Dziękuję. Proszę panie prezydencie. Może od tej drugiej części. No, samo to wskazuje na to, że monitorujemy pracę ministerstwa i o godzinie 11 na BIP-ie pokazało się taka informacja i my ją już o godzinie 15 mamy. Natomiast jeżeli w pracach urzędu mamy się opierać na telefonie samym, no to jakby słabo.
To jest wiążąca dokument, który wskazuje, że takie prace są prowadzone, natomiast z niego nie wynika, kiedy one zostaną zakończone i pytanie, czy rzeczywiście wystawiać nasz system na ryzyko tego, że deficyt będzie większy. Natomiast jeżeli chodzi o pytanie dotyczące wpływów, w roku 2019, tak jak przedstawiałem w tej prezentacji, wpływy od mieszkańców były na poziomie 7 400 tysięcy, prawie 7,5 miliona, a z nieruchomości niezamieszkałych na poziomie 1 242 tysiące. Czyli, a z nieruchomości mieszanych 300 tysięcy, czyli sumując to, powiedzmy 1,5 miliona, czyli to mamy 1/6, chwileczkę. 1/5. Przepraszam, panie prezydencie, pytanie. W całości. Panie prezydencie, ja zadałem pytanie o wpływy do budżetu. Wpływy z nieruchomości niezamieszkałych i mieszanych. Pozostałe to są wpływy od mieszkańców. Panie prezydencie, ja przepraszam, ponowię to pytanie jeszcze raz. Chodziło mi o wpływy do budżetu, nie do worka zwanego gospodarka odpadami, tylko do budżetu miasta. Jak wygląda podział wpływu do budżetu miasta od osób fizycznych i od osób prawnych? Tutaj ten klucz mi chodzi. To jest tak, szybko licząc, 30 milionów podatku od nieruchomości jest od osób prawnych, plus do tego CIT za ten rok, czyli tam około 4 milionów, czy też ponad 4 miliony, czyli 34 miliony. Natomiast z podatku dochodowego, z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, to jest wykonanie chyba na poziomie około 50 milionów i 6 milionów z podatku od nieruchomości, od osób fizycznych, czyli 56 milionów to są wpływy od osób fizycznych, a 34 wpływy od firm, od osób prawnych, przepraszam. No i okej, czyli w razie czego ten deficyt zapłacą w 60% mieszkańcy, a w 40% przedsiębiorcy. I o to mi chodziło, dziękuję bardzo. A nie, że wszystko pokryją mieszkańcy. Nie no, 60% będzie z wpływów mieszkańców, natomiast prawda jest taka, że w związku z tym, że ten tak zwany gospodarka odpadowa rządzi się, czy jest wymagane, aby była finansowała się w ramach własnych wpływów i własnych wydatków, czyli musi się bilansować, czyli powinniśmy opłaty mieć na takim poziomie, aby równoważyć koszty. W związku z tym te kwoty, które wyjmiemy z budżetu, normalnie moglibyśmy przeznaczyć na zupełnie inne rzeczy, które mieszkańcom mogłyby służyć. Tak jak mówię, czy to doświetlenie przejść dla pieszych, czy koszenie rowów komunalnych, no bardzo dużo rzeczy, które można by wskazać, na które wielokrotnie brakuje pieniędzy. Dziękuję. Zgadza się na marketing, billboardy, plakaty. Dziękuję bardzo. Ja już rezygnuję z adwocem kolejnego. Proszę. Myślę. Henryk Majnerz, proszę bardzo. Panie przewodniczący, no tak te adwocem to tak trochę chyba wykorzystywane z okazji takiej prywatnej dyskusji, wymiany poglądów, to tak prywatnie. A teraz chciałem powiedzieć o takiej jednej rzeczy. No bo i pan prezydent powiedział i poprzednik powiedział, że z całą przykrością, ale czasem to uzmysłowić, że nasi przedsiębiorcy, te budowle niezamieszkałe, to nie ludzie z kosmosu, ale to mieszkańcy naszego miasta w większości, to są ludzie, którzy dają miejsca pracy,
jakiś wpływ do tego budżetu organizują i jak pan prezydent sam w swojej wyliczance raczył zauważyć, to nie oni wymyślili system, który jakby się samo nie finansuje. Ktoś narzucił tym ludziom sposób obliczania należności za produkowane śmieci, wskazał metodę naliczania, ustalił stawkę jakby koszty odbioru tego, więc czemu teraz chcemy postawić taki znak pomiędzy tymi niedobrymi rzemieślnikami czy niedobrymi gospodarzami na tych nieruchomościach niezamieszkałych, którzy no tak bardzo ten nasz budżet oszukują i tak próbują te pieniądze z tego budżetu wydrzeć. No nic podobnego, to jest jak najbardziej mylne rozumowanie. Kto ustalił te stawki? Przecież ani nie miasto, ani nie my. Przyjęliśmy to, co narzucił nam wyższą rangą urząd. Szanowni Państwo, nie wiem, kto tam to liczy, nie wiem, jak długo to im to liczenie zajmie czasu, ale z całą pewnością, żeby coś zrobić w ramach rozsądku, to trzeba uznać stawki rynkowe do tego. I nikt nie będzie miał pretensji, ani ten przedsiębiorca, ani mieszkaniec, jeżeli się w taki właśnie bardzo prosty i mądry sposób wyliczy koszty jednej i drugiej stronie. Ja nie rozumiem, czemu ustalić normatyw na powierzchnię placówki, na ilość pracowników. Proszę, prosty rachunek, jaki przedstawiono w tej chwili. Zabrano tyle kubów, od kubła jest taka opłata, czy od metra sześciennego śmieci i temat jest jasny. I nie będziemy tu wskazywali palcem jakiś bogaczy, mówiąc krótko, którzy na śmieciach oszczędzają i nie chcą za nie zapłacić realnej stawki. No skończmy już z takim jakby stawianiem tego faktu. Państwo zarąbało sprawę na całej linii, uznając koszty, stawki kosztów poniżej kosztów rynkowych. No i nie zlewajmy teraz to na tych ludzi, którzy korzystają z tego, że liczą to wedle narzuconego schematu. To tak jakby w jednej z kwestii. Druga sprawa. Jest koniec roku. Chcemy tych ludzi wyrzucić z naszego systemu. Sam byłem blisko takiego myślenia, ale powiem tak. Już jakby odgłosy z rynku wskazują na to, że teraz te wszystkie osoby, które zostaną z tego rynku odbioru śmieci jakby wyłączone, z góry są skazane na to, że stawka za ten odbiór będzie 2, 3, 4 razy wyższa przy podpisywaniu indywidualnych umów od tego, co może wynegocjować w realnej stawce, niech będzie jasne, w realnej stawce nasze miasto. Stawianie ich od 1 stycznia przed faktem, że jutro poleci kontrola, ja to mówię tak z przymrużeniem oka albo w takim tonie lekko żartobliwym, i straszenie ich, że od jutra to już panie zamiast pójść na Sylwestra, to będą szukali odbiorcy swoich śmieci. W kontekście tego, co sam pan prezydent licytował tutaj z radnym w kwestii tego, co kto ma większe zasługi albo dostępy do informacji w ministerstwie, to powiem tak. Naprawdę, pan Czerner podał taki realny wskaźnik. 60% zapłacą w tym udziale tego kosztu mieszkańcy, a 40% ci właśnie nie zamieszkali właściciele nieruchomości. Jeżeli to miałoby dzisiaj zwaśnić nas, a za miesiąc czy za dwa padnie realna stawka tego kosztu wywozu, który urealni to, bo rozumiem, że fachowcy nad tym liczą i znowu nie wymyślą, nie wiem, 62 zł z 58, to ja rozumiem, że się to wszystko uporządkuje w taki, nazwijmy to wprost, rachunkowy, prosty sposób. I wtedy nie będziemy mogli ani wskazywać tamtych palcem, ani tamtych, kto za kogo, co i ile płaci. Ja
wnioskuję w imieniu naszego klubu, aby rozważyć i jakby no nie kierować się takim prostym przelicznikiem, ile będziemy mieli przejść oświetlonych, bo to można do wielu innych rzeczy się tak odnieść i powiedzieć, gdzie jeszcze jakie inne pieniądze były zmarnowane dla bardzo wąskiej grupy ludzi, a z drugiej strony ja bardzo apeluję o to, że ci mieszkańcy niezamieszkałych to też nasi mieszkańcy, to nie są kosmici i nie ludzie, nie wiem, zagranicy, którzy przyjechali i okradają nasze miasto z tego tytułu, że ktoś im w taki, a nie inny sposób te naliczenia zafundował. Jak można, jesteśmy dalecy od tego, aby wprowadzać jakiś nieuczciwy sposób naliczania. Przyznaję i chylę czapkę przed pracą, jaką wykonano w tej wyliczance, bo to przynajmniej obrazuje tak namacalnie, w czym jest problem, choć nie do końca został przedstawiony tak rzetelnie, ale przynajmniej pokazuje, gdzie jest problem i myślę, że rządzący, którzy dzisiaj mają nam tą stawkę określić, w końcu uznają ten koszt, jaki trzeba ponieść w tytułu wywozu i urealnią stawkę tego wywozu. A z drugiej strony to, co było sugerowane przed chwilą, nie mierzmy tego od ilości pracowników, nie mierzmy tego od powierzchni mniejszej lub większej. Faktyczna ilość naprodukowanych śmieci da się określić poprzez proste liczenie przez odbiorcę. I ilość zabrana równa się stawka od metra sześciennego jest koszt, który powinien pokryć koszty utylizacji tych śmieci. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę może najpierw jeszcze radnego Mirosława Lęka. Tak, tak dużo wątków jest poruszonych, a do niektórych chciałbym się trochę odnieść, bo myślę, że trochę w tej gospodarce odpadami pracowałem, bo to od 2013 roku, więc jakimi się nasuwają z tej dyskusji wnioski, bo to, co pokazał pan prezydent, jest bezsprzeczne. To taki jest strumień odpadów, takie są koszty poszczególnych grup dostawców odpadów. Natomiast ja chciałbym tylko zwrócić uwagę na to, że my cały czas powinniśmy mówić o odpadzie komunalnym. Odpadzie komunalnym, jeszcze raz powtarzam, bo tylko taki system obliguje, tylko taki odpad obliguje gminę do tworzenia systemu. My nie odbieramy i nie zagospodarowujemy żadnych innych odpadów jak odpady komunalne. Cały czas tutaj się przewija w dyskusji takie stwierdzenie cena rynkowa tego. Odpad komunalny jest jeden. I jego cena rynkowa jest taka sama, niezależnie od tego, gdzie ten odpad jest produkowany. Bo cena odbioru tego odpadu i cena jego zagospodarowania na RIPOK-u i w innych formach jest taka sama dla strumienia odpadu komunalnego. Czy ten odpad jest wytwarzany u przedsiębiorcy, czy jest wytwarzany w gospodarstwie domowym, to jest ten sam odpad. Więc problem chyba leży trochę gdzie indziej, bo ja przyznam, że pomimo tego, że generalnie jestem przeciwnikiem, przepraszam, ja jestem nie na wizji, a się wymądrzam. Generalnie jestem przeciwnikiem demontażu systemu. Uważam, że tylko system kompleksowy zapewni nam tą oczekiwaną czystość w mieście. Ja o tym już mówiłem wielokrotnie, nie będę się powtarzał i uważam, że takie proste wyrzucanie pewnych elementów systemu bez takiego dokładnego rozeznania może nam przynieść więcej szkód niż pożytku. Bo ja chylę czoła przed panem prezydentem za wyliczenie czy poproszenie od Empolu rzeczywiście tego dokładnego strumienia odpadów odbieranych od nieruchomości czy z nieruchomości niezamieszkałych. Bo nikt do tej pory rzeczywiście nie miał świadomości, a przynajmniej nie takiej, że są tak ogromne różnice pomiędzy ilością zdeklarowanych a odbieranych odpadów. No już tam podwójna ilość to jest rzecz dramatyczna, a w niektórych przypadkach pan pokazuje, że ta
różnica pomiędzy deklaracjami a odbieranymi odpadami jest jeszcze znacząco wyższa. I teraz no zadaję sobie pytanie, jakim cudem sklep, który zatrudnia dwóch pracowników, wystawia raz na dwa tygodnie kontener 1100 litrów. Ach tam, 240 litrów niech będzie. Odpadów komunalnych, podkreślam. Co to jest odpad komunalny, my wszyscy wiemy. I wiemy, jaki odpad komunalny może zostać wyprodukowany w sklepie z butami. Porównując to na no, trochę większych przedsiębiorców, to zapytam się, jaki odpad komunalny produkowany jest w Auchan, w Castoramie, w dużych sieciach handlowych, w dużych przedsiębiorstwach. Taki sam odpad komunalny, jak w gospodarstwie domowym. A może jest go trochę mniej na osobę, bo przecież tam się nie produkuje śniadań, obiadów, kolacji. To nie jest takie czyste gospodarstwo domowe. Tam się zjada, co się przynosi z domu ewentualnie. Czyli ten, moim zdaniem, ta ilość odpadów komunalnych, jaka powstaje w nieruchomościach niezamieszkałych, jest stosunkowo mała, jest mniejsza niż w gospodarstwie domowym. Ciekawe, czy ja tego nie robiłem, przyznaję, ale czy kontrolowaliśmy w ostatnim czasie strumień odpadów z nieruchomości niezamieszkałych. Bo wiemy, ile, bo MPOL pokazał, ile tych odpadów rzeczywiście z tych nieruchomości odbieramy. Dla mnie to jest szok. Dla mnie to jest szok. To jest ogromna ilość. Nie chcę przesądzać, ale gdybyśmy dokładnie ten strumień odpadów prześledzili, to moim zdaniem, to też trudno określać, czy to będzie 3/4, czy to będzie 80%, to będą odpady poprodukcyjne. To nie będzie odpad komunalny. To jest niemożliwe, żeby w nieruchomościach niezamieszkałych powstawał tak duży strumień odpadów komunalnych. To jest po prostu niemożliwe. Po prostu nie kontrolowałem, nadal nie kontrolujemy strumienia tego odpadu. Ciekaw jestem, gdybyśmy porównali rzeczywiście rok 2014-15, czyli początek systemu, do obecnej statystyki odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych. Pewnie robiła to ta sama firma, a w 2013-14-15 na pewno jeszcze nasza firma, Raciborskie PK, bo panowała taka obiegowa opinia w tamtym okresie, że to nieruchomości niezamieszkałe dopłacają do systemu, czyli ten strumień odpadu rzeczywiście jest tam niewielki do odbioru, a opłata stosunkowo wysoka. Teraz jest zdecydowanie różnica. Ja nie wiem, czy to jest prawdziwa teza, ale ja ją postawię, że większość strumienia odpadów odbierana z nieruchomości niezamieszkałych to są odpady poprodukcyjne. Tak jak to będzie w sklepie z butami, to będą opakowania przede wszystkim. To będzie dotyczyć również pozostałych sklepów. A przecież przedsiębiorca, oprócz tego, że wytwarza odpad komunalny, wytwarza odpad poprodukcyjny. Naszym systemem gminnym mamy obowiązek i możliwość ustawową objąć tylko odpad komunalny. Na pozostały odpad przedsiębiorca musi mieć odrębną umowę z odbiorcą odpadów, który ma koncesję na odbiór w zależności od rodzaju odpadów. Więc ja myślę, że warto byłoby to sprawdzić, bo rzeczywiście najprościej jest, i też powiem za radnym Majnuszem, też byłem już blisko, pomimo tego, że nie chcę demontować systemu, to byłem blisko decyzji, zresztą o tym z panem prezydentem rozmawiałem, nie będę ukrywał, byłem bliski temu, żeby tą część, powiedzmy sobie, systemu gospodarki odpadami oddzielić od mieszkańców. Jeśli byśmy mieli taką decyzję podjąć, a ja miałbym za nią zagłosować, to ja musiałbym naprawdę rozważyć wszystkie argumenty, również ten, czy czasami właśnie ten przeważający strumień odpadów odbierany z tych nieruchomości to nie jest odpad komunalny. I gdybyśmy potrafili to oddzielić, to być może tego problemu by nie było, a jeśli, to byłby o wiele mniejszy, bo przy tej skali problemu, którą pan pokazał, to nawet dwukrotna podwyżka
stawki, tych górnych stawek za odbiór no, tych 1100 litrów, powiedzmy, tony odpadów, bo tam było 152 zł, nawet gdy to ona wzrośnie do 300, to może to tego problemu nie załatwić. Więc to uważam jest do zbadania, myślę, że dość szybkiego zbadania. Myślę, że i EMPOL byłby pomocny w stwierdzeniu, co tak naprawdę odbiera, ile tam jest kartonu, ile tam jest opakowań plastikowych, ile tam jest, powiedzmy sobie, odpadów, które nie stanowią odpadu komunalnego. To jakby jedna kwestia. No jeszcze, to może już, to była ta główna kwestia. Natomiast pan prezydent pokazał w prezentacji wiele gmin. Wydaje mi się, że większość z tych gmin od początku nie obejmowało przedsiębiorców, konkretnie nieruchomości niezamieszkałych, bo tak to się fałowo nazywa, systemem gminnym. Wydaje mi się, że Pietrowice nigdy nie objęły przedsiębiorców, czyli od 2013 ta część, ten segment producentów odpadów nie objęty był systemem. Podobnie zresztą w Krzanowicach. Ja nie chcę, bo ja się trochę poruszam wolnym tempem po ścieżkach również powiatu raciborskiego i nie chcę komentować, jak to wygląda, kiedy się nie obejmuje systemem kompleksowo niektórych grup producentów, choćby drobnych producentów, drobnych przedsiębiorców. To potem wygląda trochę brzydko. Jakie widzę zagrożenia? Bo rzeczywiście robimy to trochę w takim czasie trudnym. Mamy 2 tygodnie do końca roku, jeszcze jest okres przedświąteczny. Większość przedsiębiorców, proszę sobie zdać z tego sprawę, w ogóle nie śledzi naszej dyskusji. W ogóle nie jest zorientowana, mówię o tych drobnych przede wszystkim, że my cokolwiek tutaj majstrujemy przy systemie odbierania odpadów i że oni będą musieli zawierać od nowego roku umowy. Właściwie już musieliby je zawrzeć. Jeszcze zasięgając gdzieś tam na wolnym rynku informacji na temat kosztów ich odbioru, bo no, cóż mówić, konkurencja na rynku odbiorców odpadów jest niewielka. Więc dajemy im trochę mało czasu jeszcze w okresie świątecznym. Ja jestem daleki od tego, żeby pana prezydenta namawiać na czekanie kwartał czy dłużej, bo to są koszty. I to się wyjaśnić powinno wcześniej. Jeśli się rzeczywiście nowe stawki górne nie pojawią w grudniu czy na początku stycznia, to powinniśmy, powiem, interwencyjnie w trybie zdalnym zwołać, przepraszam, w trybie nadzwyczajnym, tak, dziękuję, zwołać posiedzenie sesji i ten problem rozwiązać, a przy okazji uzyskać informacje co do tego strumienia odpadu, o którym mówiłem, bo ja nie wiem, ja nie oczekuję Ci odpowiedzi, bo Pan pewnie przecież nie wchodził do kontenera pod Oszą i nie sprawdzał, co tam leży. Chyba, że jest inaczej, ale chyba nie. Więc to warto byłoby zobaczyć. Jak praktyka pokazuje, to rzeczywiście, a znam trochę rynek rybnicki, nieśmiało o tym powiem, bo tam pracuję i nie chcę się narażać moim pryncypałom, ale generalnie wyłączenie nieruchomości niezamieszkałych w Rybniku spowodowało no, ogromne zamieszanie i szeroką dyskusję. Wielu przedsiębiorców podkreśla, że zwróciło się po wyliczenia, po oferty, krótko mówiąc, do też niewielu przewoźników, bo w Rybniku jest chyba 2 czy 3. No i te oferty są 3-krotnie, a czasami 5-krotnie wyższe w stosunku do obecnie obowiązujących w ramach systemu gminnego. Jest z tym trochę zamieszania i oni też nie bardzo rozumieją, na czym to polega, bo tak jak pan prezydent nam próbuje wyjaśnić, tak no im do tej pory nikt jeszcze w sposób jakiś kompleksowy i jednoznaczny tej sytuacji nie wyjaśnił. Więc proszę o finalizację. Sumując, problem jest duży. Rzeczywiście luka wykazana przez pana prezydenta w systemie gospodarowania odpadami, to znaczy luki nie ma, bo system się spina póki co. No,
Natomiast nie jest rzeczą normalną, żeby jedne grupy producentów odpadów pokrywały koszty innych. To nie jest rzecz normalna i na dłuższą metę moim zdaniem też nie do przyjęcia. Ale myślę, że jeśli nowe propozycje górnych stawek się nie pokażą lub będą niesatysfakcjonujące, należy jak najszybciej do tematu powrócić, nie czekać kwartału i temat w styczniu rozwiązać. Dziękuję. Dziękuję. I proszę radnego Marcina Fice i chciałbym na tym zakończyć dyskusję, przy czym oddam jeszcze głos panu prezydentowi na koniec. Ja proszę. Mam pytanie do pana prezydenta, bo w tej prezentacji pan pokazał, by pan mi przypomniał, jak za jaką cenę odbiera odpady EMPOL. Odbiera, nie całość, odbiera. Panie prezydencie. Ale czy to koniec pytania, bo chciałbym, żeby nie, pan... bo według tego muszę, mam inne pytanie jeszcze, albo... Bo nie wiem, nie chcę powiedzieć, że coś, jak nie słyszałem dobrze, to żebym potem nie gadał głupot. Proszę, panie prezydencie. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo, jeżeli chodzi o stawkę odbioru na rok 2021, to o ile dobrze pamiętam, jest to chyba 270 zł, ale jeżeli pan Dominik koniecznie mnie słucha i byłby w stanie mnie poprawić, byłbym bardzo zobowiązany. Chodzi o całość, bo pan coś, jakaś kwota mi tam przemknęła, 2 miliony coś, ale to nie chciałbym po prostu... To jest tak, ja jeżeli mogę tak wejść w bezpośrednią rozmowę z szanownym panem radnym, bo miałem udzielić tylko informacji co do stawki, 2 miliony 500 tysięcy to były w 2019 kwoty z przetargu jeszcze sprzed 3 lat wcześniej, bo aha, wtedy był... Dobrze pamiętam, 2019, tak, nie teraz, nie te tak, obecnie. Natomiast teraz całość, za całość odbioru to jest za 2019 rok 5 milionów 800, za rok planowane na 2021 według przetargu 5 milionów 900. 4900, ja widzę, że na 4900. Przepraszam, 4900. Bo mam tak, otwarto i niech mi pan powie, tak, bo czy pan będzie, jak dzisiaj ułalimy, że wyrzucamy te niezamieszkałe, to pan ogłosi nowy przetarg? Nie. Ale to ten, to jak pan się umówi z firmą, bo tak, ma pan podpisaną umowę, najkorzystniejszą ofertę, odbieranie odpadów komunalnych z... powstające na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie miasta Raciborz. Jeżeli te niezamieszkałe pan wykluczy w tej chwili, to nie będzie korzystna oferta, bo EMPOL będzie chciał dalej 4900, a będzie osobno przedsiębiorcy odbierał za inne pieniądze, no bo tu mi to nie gra, bo jest informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. I komunalne, to co podkreślał pan Mirosław Lęk. Czy mogę oddać głos panu prezydentowi, panie? Tak. Proszę, panie prezydencie. Jeśli już teraz jestem przy głosie, szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo, jeżeli już jestem przy głosie, pozwolę sobie odnieść się po kolei. Myślę, że najsensowniejsze będzie bezpośrednio odnosić się w pierwszych słowach do problemu podniesionego przez szanownego radnego pana Marcina Fice. Otóż sytuacja, jeżeli chodzi o rozliczanie się z firmą odbierającą odpady, następuje według rzeczywistej ilości odebranych odpadów. Jest pewien szacunek przyjęty, wiadomo, czy z poprzednich lat oni są w stanie sobie to wyszacować, my też to tak szacujemy według danych z RIPOK-a. Natomiast jest to, co było podane w ofercie przetargowej, to jest de facto stawka za tonę i za rzeczywistą ilość ton zostaniemy przez firmę odbierającą obciążeni. Czyli jeżeli ton będzie mniej, to wtedy będziemy obciążeni mniejszą kwotą, jeżeli ton będzie więcej, to zostaniemy obciążeni kwotą wyższą.
To jest, jeżeli chodzi o konstrukcję rozliczeń z firmą, no, zewnętrzną, znaczy z firmą świadczącą usługi. Natomiast odnosząc się do tych spraw, które idąc tak w kolejności jakby rozmówców od tyłu tutaj do pana radnego Mirosława Lęka, bardzo się cieszę, że praca urzędników, no w jakiejś tam części także i moja, została doceniona przez szanownego pana radnego. Powiem tak, proponuje pan radny, aby poczekać, zrobić analizy. Natomiast no, problem polega na tym, że, znaczy ja rozumiem, że mogą się jakby patrzenie może się zmieniać, natomiast jest pytanie takie, że jak to jest, że przez kilka lat wstecz, gdy były ustalane stawki i tak dalej, no żadnej takiej dociekliwości nie było. Tak? Jak zostało tu wspomniane, wszystko opierało się na obiegowej opinii. Proszę Państwa, teraz nie opieramy się na obiegowej opinii, tylko na twardych danych wynikających z tego, co uzyskujemy z MPOL-u. To, że akurat dzisiaj nad tym obradujemy, Szanowni Państwo, już w maju podobny projekt miał powędrować na Radę i tutaj Szanowny Pan Radny Marian Czerner wie, że ten projekt został właśnie za jego namową wycofany wtedy i ciągle czekaliśmy na nowe rozstrzygnięcia. Okazało się, że no, nie umieliśmy się doczekać. W październiku tego roku ten projekt był już przez Państwa głosowany i nie przychyliliście się Państwo do propozycji, która była w nim złożona, czyli wyłączenia nieruchomości niezamieszkałych i wtedy na pewno unikalibyśmy takiego problemu, o którym teraz Państwo mówicie. Proszę mieć świadomość, październik, a teraz mamy grudzień. Jeżeli chodzi o tak zwanych, że takich określę, drobnych przedsiębiorców, jak był uprzejmy wspomnieć Pan Radny Mirosław Lęk, to jest tak, większość z tych drobnych przedsiębiorców nie prowadzi w Raciborzu działalności w nieruchomościach niezamieszkałych. Tak naprawdę mówimy w tym momencie o sklepach, które są w tak zwanych nieruchomościach mieszanych. W większości wypadków jest to tak, że na dole jest sklep, firma, u góry mieszkania, czyli typowa wspólnota mieszkaniowa lub budynki, które w swoim majątku, w swoim zasobie posiada spółdzielnia mieszkaniowa i w tym wypadku mówimy o 592 podmiotach, które i tak zostają w naszym systemie, a wnoszą do niego stosunkowo niską opłatę, bo na 300 tysięcy, tak? Co sobie to podzielimy? 300 tysięcy podzielić przez 592 podmioty, czyli średnio na jeden podmiot wychodzi 506 zł rocznie, miesięcznie taki podmiot płaci 42 zł. Średnio oczywiście, wiadomo, że są więksi i mniejsi, ale takie to są kwoty, które ich dotyczą, czyli powiedzmy przy dzisiejszej stawce to jest tak, jakby mieli podwójną stawkę pojedynczego człowieka, pojedynczego mieszkańca Raciborza. Odnosząc się jeszcze, stąd namawiam do tego, aby no, już nie przeciągać, nie czekać kolejnych miesięcy, tylko odważnie podjąć tą decyzję. Odnosząc się już w tym momencie do tego, co poruszał szanowny pan radny Henryk Majnusz, otóż, jeżeli dobrze zapamiętałem, był uprzejmy pan radny powiedzieć, że ktoś narzucił taki system rozliczania mieszkańcom Raciborza, czy też tym przedsiębiorcom.
Spieszę powiedzieć, kto to był ten ktoś. Otóż była to Rada Miasta w roku 2013. Śmiem podejrzewać, że w owym czasie szanowny pan radny był w tej Radzie Miasta i podejrzewam, że głosował za przyjęciem takiego, a nie innego systemu. Szanowni Państwo, mówimy o tym, że dobrze by było, żeby ta stawka, która ewentualnie wprowadzi ministerstwo, była na tyle wysoka, żeby mniej więcej odpowiadała kosztom wywozu. Czyli de facto była jakąś tam stawką rynkową. Ale proszę sobie uświadomić, że jeżeli te nieruchomości niezamieszkałe nie będą w naszym systemie, to dokładnie dostaną stawkę rynkową, bo będą zawierać indywidualne umowy z odbierającym i każdy z nich otrzyma taką stawkę, jak jest na rynku i nikt nie będzie się musiał zastanawiać, czy ona jest za wysoka, czy za niska, a samo miasto będzie miało stosunkowy, łatwy sposób kontroli, dlatego że jeżeli, i tu jeszcze się odniosę do tego, o czym mówił szanowny pan radny Mirosław Lęk, że kontrola, czy są to odpady komunalne, czy poprodukcyjne, no jednak wiązałaby się z tym, że taki kontroler, tak jak szanowny pan radny był uprzejmy zażartować, no musiałby wchodzić do tego kontenera pod tym przysłowiowym oszą, tak? Więc wiązałoby się to z dosyć jakby częstymi odwiedzinami tych miejsc, w których są te kubły stawiane, dlatego że proszę zwrócić uwagę, że firma, która odbiera w naszym imieniu, wcale nie jest zainteresowana tym, żeby tego nie odebrać od danego podmiotu, czy też nie odbierać dlatego, bo to nie są odpady komunalne. Nie, oni to odbierają, ich nie interesuje, co tam jest, bo my im płacimy za każdą tonę, którą oni odbiorą. W związku z tym musielibyśmy mieć własną służbę, która by praktycznie rzecz biorąc jechała przed śmieciarką i sprawdzała każdy kubeł, który miałby być przez tą śmieciarkę zabrany do wywozu. Stąd jeszcze raz namawiam do tego, aby dać szansę wolnemu rynkowi i aby nieruchomości niezamieszkałe znalazły się poza naszym systemem, gdzie rynek to wyreguluje, a my będziemy mieli łatwość kontroli, a mieszkańcy utrzymaną stawkę 21 zł od osoby. Dziękuję. Dziękuję, ale jeszcze w ramach... Panie Przewodniczący, bo jeszcze nie skończyłem akurat, bo tylko chciałem właśnie... Do Pana Prezydenta, w związku z tym, bo Pan mówi, że poprzednia Rada zrobiła takie pociągnięcia, ale nie poprzednia Rada ustaliła stawkę na 58 zł, tylko rząd. To w tym roku pan prezydent Duda w kampanii wyborczej temu jednemu rolnikowi powiedział, że podwyżkę emerytury 13 załatwiłem ja, a podwyżkę za śmieci załatwili wam samorządowcy. Pan co mówi to samo, to samą rozmową, to samą sugestią. Ale ustawę o tych zmianach podpisywał prezydent kraju, a nie prezydent polowy, tak? Bo tak to wychodziło, a nie i nie radni uchwalali stawkę 58, bo tak jest. Jeżeli chodzi o to, że nie, do tej pory nikt nie kontrolował tego, bo jeżeli by pan wysłał parę razy kontrolę, no to by wiadomo było, że oni muszą inaczej się do tego ustosunkować. Przedsiębiorcy, że musieliby jednak to inaczej odbierać, wysyłać na wysypisko. Natomiast jak pan chce zabezpieczyć, że firma, która będzie odbierała od przedsiębiorców, jak ich wyłączymy, nie będzie to kumulowała z naszymi odbiorami? I jeszcze jedna rzecz, czy pan wystąpił do rządu w sprawie, że mamy po prostu problem z tym, tak inne miasta wystąpiły z takimi pytaniami, a jeszcze jedno, bo patrząc na odbiór obecny z tą firmą Mempol, zresztą pani Mariola Wierzbicka wie, bo jestem w stałym kontakcie z nią, odbiór kartonów w rejonie centrum jest bardzo, bardzo, bardzo słabo odbierany.
piątek była firma Empol, zabrała z kontenera niebieskiego makulaturę, której tam było trochę, kartony zostały obok. W poniedziałek byli, nie zabrali z kontenera niebieskiego, bo tam nie było za bardzo, kartony zostały. I były odebrane dopiero we wtorek rano. Natomiast przy Brooklinie, pani Maryla była ze mną, tam pokazywałem jej to, ponad 2 tygodnie leżały kartony i nie były odebrane. Wiem, bo pytałem się już w tym roku, że firma ma bardzo śmieszne stawki za niewykonanie odbioru, bo my płacimy od tony, pan mówi, no czyli jak on mi tą tonę odbierze zamiast 2 razy w miesiącu w styczniu, tylko odbierze ją w lutym, tą tonę, to znaczy, że odebrał, tak? A że będą hobny leżeć, nie? Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie Marcinie, za wsparcie, bo miałem się odezwać. Panie prezydencie, ale jeszcze jest ad vocem Mirosława Lęka, to proszę jeszcze, a potem dopiero. I mam nadzieję, że to będzie koniec dyskusji, bo chyba więcej nie wydyskutujemy, powinniśmy przejść do głosowania. Proszę bardzo, panie radny. Tak, ja pewnie nie zabierałbym głosu, ale pan prezydent jest trochę cyniczny, więc muszę powiedzieć, że chyba przestanę już sięgać do historii i mówić o tym, co zrobiłem, a czego nie zrobiłem, zwłaszcza, że nie jestem w stanie zweryfikować, czy moi pracownicy, bo nie zajmowałem się śmieciami osobiście, czy kontrolowali to i w jaki sposób kontrolowali, ale założę się z panem, że strumień odpadów z nieruchomości niezamieszkałych 2014-15 jest zdecydowanie inny od obecnego strumienia. I to, wie pan, problemem nie jest to, żeby było łatwo, tylko żeby było skutecznie i w miarę sprawiedliwie, bo sprawiedliwie też nigdzie nie będzie. I ja myślę, że nie chcę być złośliwy, bo pan trochę był jednak w stosunku do mnie, to gdybym panu przeliczył to, co pan oddał na plac Długosza na Bułki albo na te, powiedzmy, oświetlenie przejść dla pieszych, to byśmy jeszcze w Kędzierzynie zrobili. Natomiast powiedział pan też coś takiego, co też należy moim zdaniem chyba wyciąć trochę z naszej rozmowy, bo nie możemy przedsiębiorców traktować inaczej, niezależnie od tego, gdzie prowadzą działalność. Czy prowadzą w nieruchomościach niezamieszkałych, czy zamieszkałych, no to generalnie oni produkują taki sam strumień odpadów. Nie możemy nastawić się tylko na to, że będziemy kontrolować tych, bo to są jacyś inni, lepsi, nie wiem, bogatsi, nieuczciwi, tak? A tamci są uczciwi. Ja uważam, że tak samo powinniśmy sprawdzać strumień odpadów od tej części przedsiębiorców, którzy działają w budynkach zamieszkałych, bo być może oni też nie dopłacają do systemu. To nie jest już problem? Przecież oni też są producentami w swojej małej skali, tak samo nie dopłacają do systemu, jak nie dopłacają ci duzi, tylko oczywiście w swojej skali. Więc uważam, że sprawdzenie strumienia odpadów, czy to jest odpad komunalny, czy to jednak jest odpad związany z prowadzeniem działalności gospodarczej, jest kluczowe. I łatwo, niełatwo, ale od tego nie możemy uciekać. To jest nasz obowiązek, bo za odpad związany z prowadzoną działalnością gospodarczą płacić nie możemy, bo to nie jest odpad komunalny. Dziękuję. Ja nie oczekuję odpowiedzi już, ja nie chcę prowokować. Dziękuję, ale jeszcze się, no, w ramach nie już ad vocem, ale proszę bardzo, Marian Czerner. Mam nadzieję, że skończymy już tą dyskusję, bo ona się zaczyna powtarzać. Proszę bardzo. Dziękuję. Ja chciałem pociągnąć tylko troszkę wątek rozliczania przedsiębiorców. Jeżeli faktycznie tak jest, jak wyszło w tym wyliczeniu, to dla mnie taki sygnał od razu każe bić na alarm i coś w tej materii robić. I wydaje mi się, że jeżeli ktoś zadeklarował 2 kontenery, odbieramy mu 8. Oczywiście nie jest to w interesie odbierającego, czyli Empolu, bo my im płacimy za każdą tonę. Oni im więcej przywiozą i wszystko jedno, co jest w środku, tym więcej my zapłacimy im za realizację usługi. Ale wiele gmin w skali kraju wprowadziła monitoring odbioru odpadów. Przepraszam, że wtrącę, ale Empol sprawdza, co ja mam w kuble, więc to jest nieprawda do końca, bo obowiązkiem
Empolu jest odebrać odpady komunalne. Przepraszam za wtręt. No zgadza się, ale ja też obserwuję, jak wjeżdżają do Altan na terenie wielorodzinnych zabudów, no to nie mają kogo tam zweryfikować. Po prostu wrzucają kontenery jak leci do śmieciarek. Ale żeby sobie jakby system w jakikolwiek sposób uszczelnić, to jeżeli ktoś zadeklarował dwa kontenery, a myślę, że tak to się w zasadzie odbywa w innych gminach, że płaci za dwa kontenery, odbiera mu dwa kontenery. Jest to w bardzo prosty sposób do rozliczenia. Po prostu się chipuje albo nadaje się kody kreskowe na kontenery i na worki i wtedy wiemy, że od danego przedsiębiorcy, od danej osoby odbieramy tyle i tyle kontenerów. Więc automatycznie można byłoby prostować taką deklarację. Jeżeli ja jestem umówiony z kimś, że odbieram od niego dwa kontenery, to jadę do niego tylko, odbieram dwa kontenery i więcej w tym miesiącu do niego nie jadę. I koniec, bo w innym przypadku świadczyłoby to o tym, że ja mogę kupić bilet na autobus na jeden dzień, a będę jeździł cały tydzień, no bo mam z tego miesiąca bilet. A tu nie o to chodzi. Jeżeli mamy taki duży deficyt, to obowiązkiem pana prezydenta i osób zasiadających w urzędzie jest, by ten problem rozwiązywać i uszczelniać ten system po to, żeby nie zwiększać kosztów dla mieszkańców. A tutaj jest ewidentnie pokazana anomalia w tym zakresie. Więc szukajmy rozwiązań nieprawidłowości, a nie tylko zrzucajmy problemu na mieszkańców i w najprostszy sposób wyrzucając części niezamieszkałe z systemu. Dziękuję. Przepraszam, bo nie wiem, czy mogę nie słychać pana przewodniczącego. Ale zamykam dyskusję. Tak, zamykajmy dyskusję, bo widzę, że nawet nie wiadomo, jakie argumenty narysowane kredką kolorową tutaj do niczego nie doprowadzą. No jak mamy kontrolować Empol, skoro Empol to jest prywatna firma? Kto oddał gospodarowanie i za rozwożenie śmieci w prywatne ręce? Kto to zrobił? Jak chcecie kontrolować? Spółkę prywatną? Ludzie, weźcie, po prostu się obudźcie. Dziękuję. Radna, zamykam dyskusję i proszę pana prezydenta tylko jeszcze o podsumowanie. Panie przewodniczący, ja rzeczywiście odniosę się to w inny sposób do tego, bo nie teraz. Dobrze. Proszę bardzo, panie prezydencie. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo. Jeżeli chodzi o to, o czym wspomniał pan radny Marcin Fica, i tak zrozumiałem z wypowiedzi też radny Henryk Majnusz, to dane, które przedstawiłem za rok 2019 były danymi, które absolutnie nie uwzględniały stawki 58 zł, tylko były oparte na stawkach uchwalonych przez poprzednią Radę Miasta. I wynikały, natomiast koszty wynikały z poprzednich przetargów. Przypomnę, szanowni państwo, 2 miliony, przepraszam, wartość według deklaracji i de facto wpływ do kasy miasta 1 200 000, wartość tego samego według sprawozdania z odbioru Empolu, według stawek, które i tak były niższe od stawek rynkowych, 2 686 tysięcy, czyli deficyt z nieruchomości niezamieszkałych w tamtym czasie pokrywali już mieszkańcy w wysokości 1 447 tysięcy, prawie 1,5 miliona była już w tym systemie uwzględniona i wynika to z tego, że taki system został ustalony w 2013 roku uchwałą Rady Miasta Raciborz z ewentualnymi później zmianami. Kolejny element, odnosząc się do, teraz już nie pamiętam czyjej wypowiedzi, ale jeśli chodzi o to, jak dojść do tego, czy Empol będzie odbierał takie czy inne śmieci z danej nieruchomości i czy
wywiezie, odbierając z nieruchomości niezamieszkałej, a odda to na RIPOK jako nasze. Otóż proszę Państwa, już od dawna śmieciarki Apollo mają GPS i dostępny z tego raport oraz monitoring 360 stopni dookoła tego. Jest to obowiązek nie wynikający z tego, że gmina sobie tego zażyczyła, tylko wynika to z obostrzeń związanych z gospodarką nieruchomościami na poziomie ustawowym i dostęp do tego monitoringu jest z poziomu wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Tak samo jak dotyczy to również tych wysypisk śmieci, dokładnie na tej samej zasadzie. Jeżeli chodzi o to, o czym wspominał szanowny pan radny Mirosław Lęk, chodziło mi o to, że to nie my, znaczy ja, nie chodziło mi o to, że my mamy odpuścić i nie sprawdzać jakichś tam części przedsiębiorców, czy też prowadzących działalność, albo że my ich dzielimy. Otóż podzielił ich ustawodawca, bo wskazał, że osobny system może być pobierania opłat od mieszkańców, osobny system z nieruchomości niezamieszkałych i osobny z nieruchomości mieszanych. Mi chodziło tylko o to, że jeśli chodzi o cały bilans, to zresztą jak na pewno szanowny pan radny wie, analizując jakiekolwiek przedsięwzięcie pod względem kosztowym, najpierw skupiamy się na tym, co jest największym kosztem. I jeżeli sytuację mamy taką, że nieruchomości niezamieszkałe mają wartość tam powyżej 2 milionów, te odpady, czyli ten koszt odpadów z tego to jest 2 miliony, natomiast zmieszanych mamy to na poziomie 300 tysięcy, może niewiele więcej, czy natomiast najpierw skupmy się na tym, co możemy w miarę szybko i jakby bez większego problemu przeprowadzić. Dlatego, że w nieruchomościach niezamieszkałych sytuacja jest jasna. Kubeł jest przypisany do tej nieruchomości. Natomiast w wypadku nieruchomości mieszanych, tam gdzie są i mieszkańcy, i prowadzący działalność, tu sytuacja jest inna. Często, a właściwie w większości wypadków, te kubły są po prostu wspólne. I nie sposób rozróżnić, czy dany odpad jest z jakiegoś tam sklepu, czy zakładu usługowego, czy też po prostu mieszkaniec, załóżmy, kupił meble i wyrzucił opakowanie, bo także i opakowania w wielu wypadkach są odpadem komunalnym, no bo każdy z nas, kupując różne rzeczy, takie opakowania też tam wyrzuca. Stąd to nie chodziło mi o to, że mamy dzielić jakoś prowadzących działalność. Chodziło mi o to na wskazanie, że jest to stosunkowo mały procent naszego systemu, jeżeli chodzi o kwotę, a mamy tutaj duży ten kawałek tego tortu, nad którym powinniśmy się pochylić i postąpić jak najbardziej racjonalnie, aby utrzymać cenę dla mieszkańców, nie wprowadzać deficytu do naszego systemu i jeżeli mówię w prosty sposób, to nie chodzi mi o to, że to urzędnikom będzie łatwiej, tylko każda prosta kontrola zapewnia jej skuteczność. I dlatego użyłem słowa prosty. Dziękuję bardzo i jeszcze raz namawiam do głosowania za wyprowadzeniem nieruchomości niezamieszkałych z systemu prostowania, dzięki czemu będzie można utrzymać cenę dla mieszkańców. Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję i proszę o przygotowanie głosowania.